witajcie na kanale Mój Psi Świat. Dzisiaj przychodzę z kolejną zabawką, którą zrobię. Będzie to nietypowa zabawka, także może nie dla każdego, będzie nie dla każdego psa. Dla Zuzi będzie to pierwszy raz takiej wielkości zabawka domowej roboty, także też nie wiem w ogóle, czy się uda jej ją rozbroić. No ale czemu nie skorzystać? Już Wam pokazuję. Główny składnik zabawki będzie to ogromne pudełko, w którym przyszła mi karma. Takie pudełko oto i pudełko po glossy boxie oraz po odżywce do włosów. W takim razie przekierowuję kamerę, a jeszcze pokażę, co będę wykorzystywała do jedzenia. Będzie to gotowany kurczak z odrobiną marcheweczki. Tutaj wykorzystam także tą próbkę karmy, którą dostałam z Dr. Dog. Jest to jednobiałkowa wołowina. I coś jeszcze chyba? Nie, to wszystko ok. Także te wszystkie rzeczy będę umieszczała w tym pudełeczku. Także zapraszam dalej do oglądania. Ze względu na to, że pierwszy raz, tak jak mówię, takiego wielkiego pudełka używam, ono jest naprawdę duże. Myślę, że tutaj ma około 30 cm. Tutaj jest znacznie dłuższe, z metr ma. Także nie będę w ogóle go tutaj zaklejała. W środku, jak widzicie, są jeszcze takie powietrzne gąbeczki, poduszki bardziej. I właśnie tutaj pomiędzy wrzucę jakieś pudełko ze smakołykiem. Tutaj wrzucę kurczaka, czyli coś mega smakowitego. Widzicie tutaj już zainteresowany nos. Ona już wie, jak ja biorę pudełka, co się będzie działo, także dlatego się tym tak interesuje. Już mi tutaj popiskuje. I tutaj wrzucę właśnie pod tą folię, żeby było troszkę trudniej. Jeżeli macie inne pudełka, to oczywiście możecie je wykorzystać, mniejsze, większe. Myślę, że dla dużych psów to będzie dobra rozrywka. Dla mniejszych może być ciężko, zwłaszcza takie naprawdę małe, typu York, Maltańczyk, pinczerek malutki. No ale możecie spróbować. Pobiorę pudełko po Glossy Box. Wrzucam suchą karmę. I a może nie ma sensu tyle. Dwa dosłownie kawałeczki, no i kurczaczek. Kurczaczek musi być, bo to jest najlepsza część z tego, więc musi być motywacja, jeżeli to jest tak trudne zadanie. Więc kurczaczka troszkę więcej. Tutaj może wcisnę mi troszkę tego wrożek. No i zamykam tak samo w ten sposób, że nie zaklejam niczym, tylko tak właśnie zamykam. I tak samo dam tutaj. Zostało mi tutaj troszeczkę kurczaka i smakołyków, także po prostu je tak wrzucę tutaj z zewnątrz, z wierzchu, żeby jak Zuzia tylko otworzy, nie wiem, jakoś rozerwie tą górę, czy przewróci, nie wiem, zobaczymy, co będzie robiła z tym, to żeby od razu miała nagrodę za to, że przeszła przez ten jeden krok. Także tutaj w różne miejsca jej to wrzucam, bałaganu będzie sporo, ale czego się nie robi dla psa. Zwłaszcza jak jest tak zimno, taki mróz, spacery nie są przyjemnością wielką. Także musimy inne aktywności wymyślać psu. Dobra, zamykam. Nie wiem, czy to może taśmą taką zakleję, chociaż papierową. A nie, dobra, zobaczymy, jak to się sprawdzi. No. Także oglądajcie dalej, jeżeli Was to interesuje, jak Zuzia będzie się dobierała, ona już się dobiera. Także do zobaczenia za chwilkę. Można przytrzymać oczywiście psu pudełko, żeby właśnie nie popychał go tak nosem. O, już widzicie się. Zuzinka moja dostaje do tego, a wyciąga sobie po kolei. O, wejdzie cała nawet. Co tam? Szuka czego chce. I czego chce się dostać. Możecie zachęcać psa, właśnie pokazywać mu na to, zobaczcie, zobaczcie, zdobycz wyciągnęła. Możecie właśnie zachęcać psa, jeżeli jest niechętny, pokazując mu na pudełko. Zinka już otwarła, wyjadła wszystko ze środka. Łatwo jej to poszło, mogła mi to bardziej zamknąć, no ale to była pierwsza wersja, także nie ma co też przesadzać z trudnością. Dalej się będzie zabierała.
takie zabawy z pudełkiem, zwłaszcza takim dużym, rozwijają psy, dają im większą pewność siebie, zaglądania właśnie, dotykania takich różnych dziwnych przedmiotów, szum taki szum i hałas, który same wywołują. Dlatego z pewnością dla osób, które mają psy takie lękliwe, bojące się, mające jakieś lęki, to na pewno będzie dobre ćwiczenie. Zobaczcie, tu już nóżkę podnosi nawet. Dla większych psów oczywiście możecie jeszcze większe pudełko wziąć. Nie ma tutaj żadnego problemu. Normalnie wchodzi tą łapką. Pudełek z Glossy Boxa mam jeszcze parę. Tutaj kolejne. Pełno folii. Już zawartość jest. Chrupeczek. W tej folii się też pozawijały różne smaczki. Co tam jeszcze masz coś? Nic już nie ma. Jakieś takie kawałki margarki chyba. Tu jest jeszcze kurczak. I karmak. Trzeba wejść do pudełka. Śmiesznie te łapki tak normalnie wiszą czasami aż. No i co z zimka. Już chyba wszystko wyjadła stamtąd. Tak, Zuzinka? Co tam słyszysz? Wszystko? Zuzia coś słyszy. No i tak wygląda pobojowisko po zabawie z psem. Teraz to wystarczy posprzątać. No, to pudełko nawet mogę wykorzystać jeszcze raz do zabawy. O, to moja Zuzinka się odzywa. Także okej. To już koniec z tym pudełeczkiem. To już koniec. Jak widzieliście, Zuzia świetnie bawiła przy tym. Teraz zakrztusiła się czymś, możecie słyszeć jak kaszle. Jeżeli chcecie więcej takich filmików, kolejne pomysły na zabawki, które możecie zrobić z rzeczy, które Wam już nie są potrzebne dla swojego psa, to dawajcie kciuki w górę, komentujcie, że chcecie. Może macie jakiś pomysł właśnie na zabawkę jakby dla jakiegoś konkretnego psa, czy coś w tym stylu, jeżeli macie jakieś sugestie, to chętnie poczytam. No, także do zobaczenia w kolejnych filmikach. Zajrzyjcie na Facebooka, tam wszelkie aktualności znajdziecie, zapowiedzi i tak dalej. Tam często bardzo bywam, także możemy tam być w kontakcie. No i do zobaczenia. Pa, pa. Tu już nie ma żadnych smakołków, Zuzia po prostu lubi tak. O, kaszelek. No i się zakrztusiło wszystko.